Trenerze, za nami drugi sparing tutaj podczas grupowania w Belek. Dzisiaj naszym rywalem był drugoligowiec węgierski. No i można powiedzieć, do bramki na 3-0 widać było, który zespół jest lepszy. Natomiast mam wrażenie, że od 60 minuty to Węgrzy kilka razy doszli do głosu. Jak trener może sam podsumować to spotkanie? Myślę, że brakowało nam dynamiki w pewnych elementach gry, ale cieszę się, że strzeliśmy bramki po dobrych akcjach, od skrzydlających akcjach. Dużo gry z pierwszej piłki to przynosiło efekty. No, od tego momentu, jak powiedziałeś, od 60 minuty stanęliśmy. Ten, co miał piłkę, praktycznie obok niego nie było żadnego ruchu i dlatego nie było dynamiki, nie było rytmu gry, zmienienia rytmu gry. I te sytuacje, które były, no, były takie rwane. I wtedy, tak jak mówię, jeżeli już prowadzisz 3-0, musisz mieć świadomość tego, że musisz jeszcze więcej biegać, jeszcze więcej się utrzymywać przy piłce i kontrolować przebieg tego gry. No, nie może być to takie szarpane, jak to było w tych ostatnich, no może nie 30 minutach, ale 20 kilku minutach. Także to musi być też dojrzałość zespołu, musi wyjść kultura gry i znajdowanie się w sytuacji, że trzeba wiedzieć, co z tą piłką zrobić, gdzie posłać następne podanie. Graliśmy na jedno podanie, wcześniej graliśmy na 2-3 do przodu już, wiedzieliśmy, gdzie ta piłka powinna iść. Ale tak jak mówię, no, po ciężkich treningach można było się spodziewać, że w pewnym momencie przyjdzie lekki kryzys i tak jak mówię, będziemy kontynuować to, co do tej pory robiliśmy i pracowaliśmy nad tym. Trenerze, dzisiaj patrząc na zestawienie tych obu jedenastek, Martin Pospisil, Paweł Olszewski, później ta powrotna zmiana, czy Tarasa Romańczuka, czy Andrzeja Trubechy, to sugeruje też, że są jakieś problemy tutaj na pewno kadrowe, wynikające oczywiście z problemów zdrowotnych. Jakby mógł trener tak pokrótce opisać, jaka jest sytuacja, czy Bogdana Cyru, czy Michała Żyry, czy Miłosza Skowronka, no i wiadomo też, że Izrael Pertusz wrócił do Polski. Tak, no, przy każdym obozie, gdzie ten wysiłek jest naprawdę duży, no, trzeba się spodziewać, że mogą być małe urazy tu i tam i staramy się tą pracę dozować tak, żeby ich przygotować, bo to nie jest tylko to, że dzisiaj robimy bardzo dużo i później nie będziemy robić nic. No, te obciążenia mimo wszystko, sezon ligowy jest bardzo wyczerpujący, jeśli chodzi o intensywność gier i poza tym intensywność naszej pracy. Także tak staramy się pracować na treningach, żeby być przygotowanym. No, a jeden i drugi, myślę, że oprócz Izry, może być, że jeden i drugi bardzo szybko wrócą do nas, bo tak jak mówię, to nie są urazy, które eliminują ich na jakiś dłuższy czas. To są rzeczy, które no, po prostu ta intensywność się zwiększyła i trzeba się do tego przystosować. Trenerze, jeszcze zapytam o to, co dzisiaj miało miejsce rano. Był pan gościem na takim forum o piłce nożnej tutaj organizowanym w Turcji. Był pan jednym z prelegentów. Odpowiadał pan na pytania zadawane z sali. Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć o tej inicjatywie? Było to w ostatnim momencie. Tutaj organizatorzy zadzwonili do mnie, czy mógłbym pewne rzeczy przedstawić, bo temat był bardzo interesujący, nie tylko o fitnessie, ale również i przygotowaniu piłkarzy do sezonu i przejścia. Takie dwa pytania, które otrzymałem, były na temat przejścia tego, powiedzmy, z grania w piłkę jako piłkarz do pracy jako trener. Drugie pytanie było również o przygotowanie mentalne, wybieranie jedenastki na mecz pod kątem taktyki, pod kątem zdolności motorycznych, pod kątem przeciwnika. Także no, bardzo fajne, 15-20 minut. Miałem niestety mecz, nie mogłem już dalej dłużej zostać, także nie uważam, że to było bardzo pożyteczne. I też sprawia to frajdę, że można pewne rzeczy na zewnątrz już powiedzieć, które tak naprawdę czasami zostają tylko w szatni. Także fajnie, że to wyszło i bardzo się cieszyłem, że miałem z nimi kontakt i obiecali mi również i tutaj naszemu klubowi, że będą uczestniczyć w tych, bo oni są kilka dni, także zobaczymy, być może ktoś od nas również tam zagości. Sławek, tak jak mówiłem w czasie transmisji, czy Paweł z dzisiaj, czy wcześniej Xavi i Zlatan mogli narzekać na nudę, tak ty dzisiaj w drugiej połowie na tę nudę nie narzekałeś, no bo trochę musiałeś się napocić. No tak, to prawda. W pierwszej połowie graliśmy, no, przeważaliśmy praktycznie cały czas, utrzymywaliśmy się przy piłce, tak jak
w drugiej już troszeczkę oddaliśmy inicjatywę Węgrom, przez co bardziej tłoczno się zrobiło pod moją bramką i to prawda, że raczej się nie nudziłem i w sumie pod tym kątem na pewno dobry sparing dla mnie. Sławek trener mówił o tym, że wchodzicie w ten taki najbardziej chyba krytyczny moment przygotowań, gdzie powoli zaczynają wychodzić te kontuzje obciążeniowe. Jak ty się czujesz po tych niespełna dwóch tygodniach przygotowań? No tak, to prawda. No teraz jak możemy popatrzeć na kadrę, coraz mniej, można tak powiedzieć, na nas jest. No ciężko trenujemy, co też się na nas trochę odbija, bo no to jest nieuniknione. No, u mnie na razie jest w porządku, poza takim zmęczeniem, że tak powiem, ogólnym. Jest ok i oby tak dalej. Jasne. Sławek, jak jeszcze zapatrujesz się na rywalizację z bramkarzami, trener Nowak jeszcze przed wylotem do Turcji mówił, że tutaj nie chce określać przed zgrupowaniem, kto będzie jedynką, kto dwójką, kto trójką, kto czwórką. Jak ty siebie widzisz dzisiaj na tle, czy Xaviera, czy Zlatana, czy Pavelsa? Ja oceniam siebie według mnie pozytywnie, szczególnie przez to, że dzisiaj pierwszy, tak w zasadzie debiut z pierwszą drużyną. No tak jak rozmawialiśmy, sporo dosyć miałem roboty, według mnie wypadłem w porządku i będę szlifował cały czas swoje umiejętności i tak dalej będę sobie szedł.